zima. Zima za oknem, wóz ośnieżony, ale to nie odstrasza przed wyjazdem na poszukiwania. Kominku rozpalone. Ewelinka zrobiła śniadanko. A ty dzisiaj idziesz na poszukiwania? Właśnie mówisz, że zima nie odstrasza. Odstrasza, dzisiaj mnie odstraszyła. A czyli nie masz chęci dzisiaj? Nie, bo trzeba obiad zrobić. Kto zrobi obiad, jak nie ja? Oczywiście, że ty. Ja jem śniadanko i się zbieram. A dzisiaj kuchnia Ewelinki serwuje tosty, jajeczka, wędlina, i to nawet jakaś taka wpółsurowa, prawie zdrowa. No i oczywiście wątrobianka, prawie zdrowa, kochanie. Bardzo dobre jest. Wiem o tym. Ja lubię. Jeszcze zajdę do sklepu po wykrywacz. Oczywiście w niedzielę odkrywcy historii mają zamknięte, ale czynny mamy sklep od poniedziałku do soboty od 9 do 17. Trzy wykrywacze do wyboru na dzisiejsze poszukiwania: Deus, Golden Mask 1 One UK i Nocta The Legend. Oczywiście tym razem biorę też Nocta The Legend. Dalej jest w fazie testu. Teraz tylko pozostało poczekać, aż przyjedzie kolega i jedziemy na poszukiwania. Pierwsza znajdka i to aparat. Zobacz, Krystian. O kurde. Pokaż, Krzysztof. Aparat. A zobacz, czy to przedwojenny, czy to współczesny. Ale to no, to jest starszego widać. Sam także ten wzór. Pierwszy sygnał. Jeszcze klisza w środku jest. O kurde, no. Takie dość, Krzysztof, to ciekawy temat. Także spójrzcie. Pierwszy sygnał z tego dołka i to aparat, ale jakiej marki, to nie wiem. Śmialiśmy się, bo co? Jest. Nie uwierzycie. W dwójkę kopaliśmy ten sygnał, myśląc, że to jest puszka. Waliło jak nic, a to jedna markówka. Także historia zabawna. I to nawet bardzo zabawna, bo w tym dołku dwoje podkopywaliśmy sygnał. Także gratuluję ci. Miała być puszka, nie? Tak, a dokładnie. A jest jedno markówka. Śmieszna, zabawna sytuacja. W tym dołku rozkopane, bo to miała być puszka. 1875 rok. Piękny stan zachowania. Przepiękny. Takie tylko kopać. Obok marki jakaś monetka, tylko nie za bardzo czytelna. Dokładnie nie wiem, co to jest. Przyczyścimy, żeby wam pokazać. A jest, coś tam się pokazało. 10 feningów. Nie wiem, czy widzicie to dokładnie, ale za chwilę pokażę to przeczyszczone. Zimno. Na poszukiwaniach w zimę. Zimno. Jakie to uczucie? Dwie łuseczki mogę pokazać. A jak komfort chodzenia w zimę? Jak odczuwasz? Słuchawki zdecydowanie na plus. Ale uszy ci dogrzewają. No to właśnie. Takie chyba nie wiem, czy to jakaś. Wiesz co, to są myśliwskie. No może być właśnie myśliwskie. No i tu tak samo, no, ale na tą chwilę no coś tam wychodzi, nie? Zobaczymy, zimno, co dalej. Zimno, pasja najważniejsza. Dokładnie, dokładnie. W ręce zimno przede wszystkim. Jedziemy dalej, Krzysztof. Oglądając film z poszukiwań zimą, pewnie zastanawiacie się, czy wykrywacze metali przystosowane są do pracy w niskich temperaturach.
Odpowiem wam na te pytanie. Producenci, niektórzy producenci podają, że wykrywacze można stosować do minus 10 stopni Celsjusza. Wykonane w tej chwili są wykrywacze bardzo solidnie, elektronika nie ulegnie uszkodzeniu, natomiast trzeba zwrócić tylko na jedną czynność uwagę. Już wam pokazuję na co. Najbardziej niebezpieczne dla wykrywaczy jest uderzanie o jakiekolwiek kamienie czy też drzewa, ponieważ w zimę plastik robi się kruchy, no i w przypadku, kiedy będziemy uderzać, czy niechcący gdzieś nawet pracując cewką, uderzymy w drzewo, w kamień, możemy w ten sposób spowodować, że będą powstawały mikropęknięcia, przez co też później wykrywacz będzie się wzbudzał. Także śmiało można chodzić na poszukiwania, natomiast trzeba zapewnić bezpieczeństwo cewce. Nigdzie nią nie uderzyć. Scenka na żywo. Dokładnie. Krystian wykopał głęboki sygnał. Możesz pokazać wykres, jak ładnie. Czekaj, nie wiem, czy tu złapie kamera. Także rutusik daje radę. Cewką mniejszą. A co tam masz? Aha, już widzę. Pieniądz. Pieniądz. Srebrna moneta. Chyba tak, co? Wezmę od ciebie do kamery. Wiesz co, nie widzę, ale chyba srebro. Cienkie jakieś, nie? Cienkie, tak. Wiesz co? Silver grosz. O, proszę. Tak mi się wydaje, nie? Czekaj, wezmę tutaj do kamery. O, z tej strony. Jest ta mordka. Króla, zobacz. Albo coś innego jeszcze. Zobacz, lukni sam. Masz młodszy. Jest sreberko. Na pewno jest sreberko, to już widzę. Ale to nie jest silver grosz, to jest coś starszego. Tam 1700 coś bym obstawiał. O Boże, czekaj, zdejmę rękawiczkę, żeby... Trzy grosze to nie będą. Zobacz, to jest tak jak były te Borusorum Rex, te no, trojaki, właśnie, a to jest, no, nie wiem, że to jest jedną groszówkę chyba. Widzę ten postać, nie? Czy to jest Fryderyk Wilhelm? Trzeba oczyścić, wiesz. Ale jest sreberko. Jest sreberko. Jest las, to i muszą być szekle od łańcucha. Także takie rzeczy tylko w lasach. Jest krążek, Krzysztof. Jest krążek, to pochwal się, Krystian. Nie wiem, co to jest, wiesz? A niech pokażę. A, 20 groszy. A narobiłeś, a współczesne 20 groszy. Tak, współczesne 20 groszy. A emocje były... Ja już co najmniej. Myślałem, patrzę, tak. Prawie złoto. Ale zawsze moneta to moneta. Myślałem, że to legendarne złoto Weimaru. A to 20 groszy. Dokładnie. Poszukiwania zimą mają oczywiście też swoje minusy. Oprócz tego, że jest zimno, szybciej nasz organizm się wychładza, to też dzieje się taka rzecz, że szybciej zużywają się baterie. Pozostało nam pewnie jeszcze z 15 minut chodzenia, no bo nie mam drugiego zapasowego sprzętu. Po prostu nie wziąłem. Nie spodziewałem się, że tak szybko wyczerpie mi się akumulator. A to dopiero około 4 godziny chodzenia. Chyba scyzoryk. Nie wiem, Krzysztof, jak uważasz. Jo, ale jaki? Krystian, zobacz, jaki piękny scyzoryk. Albo część, nie, scyzoryk ewidentnie, zobacz, stara robota. Tutaj ma także, też takie, zobacz, takie dziwne, nie wiem, takie płaskie. Nie, mosiężne jest zakończenie. Sokucie, nie, takie? Sokucie, także. Ale fajne, to coś wychodzi, nie, zaczyna coś wychodzić. Gratuluję. Cyk, pyk i guziczek. Tylko szkoda, że czysty od jakiejś kurtki, pewnie zimowej. A tak wykrywacz go sygnalizuje. Na takim ID wysoko 40. Sygnał pewny, nie do ominięcia. Tak głęboko było. Przyszedł czas zakończyć poszukiwania. Ewelinka dała sygnał, że obiad gotowy. Natomiast moja bateria już praktycznie całkiem fikła. Za chwilę mi się wyłączy detektor. Piękne widoki. Wykrywacz uwalona
łopata i ośnieżona cała cewka. Takie klimaty, tylko w lesie zimową porą. Co tam, kochanie, dzisiaj na obiad mamy? Kurczak z warzywami i ziemniaczki. No to na bogato. Dobry obiadzik. Zresztą jak zawsze. Jak zawsze. Hania, głodna? Co? Głodna? Głodna. Głodna. A tu jeszcze i kalafior, który zawsze smacznie smakuje. No i też łódko od dinozaura. Daj, daj spokój. Z czym spokój? Z dinozaurem. Z dinozaurem? Nie, no nie zobacz, chcę. To nie jest od dinozaura, nie, jest. Nie. Czemu? Nie chcę. Zima? Pierwszy śnieg spadnie. Cieszysz się? Ale niestety nie może wyjść na dwór, bo... Chora. Chora. Na co chora jesteś? Powiedz, że bierzesz... I powiedz, jaki syrop pyszny bierzesz. Antybiotyk fujka. Antybiotyk fujka. Ale za to wiele zaletów. I ziemniaczki. Smacznego. Lubię. Smacznego. Ej, to było za dużo ziemniaków, a ja za mało. Dzień miło spędzony na poszukiwaniach. Wyhasaliśmy się z chłopakami. Trochę przemarzliśmy. Ewelinka w domu. Spełniałam swoje obowiązki. A ja się nauczyłam gwizdać. Ewelinka zrobiła papu. A Hania, pokaż wszystkim, jak ty gwizdasz. Musisz się przesunąć. No. Słuchajcie się uważnie. Brawo. Brawo. Także Hania się nauczyła w międzyczasie gwizdać. Dziękujemy wam za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tradycyjnie. Co mają zostawić? Powiedz. Co mają zostawić wszyscy? Lajki, subki. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.